Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emmanuel, Bóg z nami. Moi drodzy, te słowa z księgi proroka Izajasza dzisiaj znajdują to szczególne dopełnienie w historii naszego świata, w historii osobistej każdego i każdej z nas, gdzie w słowach Ewangelii, którą dzisiaj usłyszymy, będzie odwołanie do konkretnego miejsca, do konkretnych władców tamtego czasu, co jeszcze bardziej nas, ludzi wierzących, jak i niewierzących, przekonuje o tym, jest podstawą myślenia o tym, że faktycznie to miejsce było faktem, które dzisiaj staje się udziałem każdego z nas. Niech radość świąt Bożego Narodzenia i tego, co będziemy przeżywali tutaj wspólnie w naszej parafii, jeszcze bardziej umocni naszą wiarę. Niech ta prawda, że Boże Narodzenie zmienia świat, zmienia ludzi, będzie przez nas przeżywane w czasie i Wigilii, świąt Wigilii Bożego Narodzenia. Niech nadaje sens naszemu życiu, tak rodzinnemu, jak i osobistemu, naszej pracy. Niech Boże Dziecię błogosławi każdej chwili naszego życia osobistego i rodzinnego. Wszystkim na ten czas błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.